Cześć dziewczyny, witajcie w kolejnym filmie wyprzedażowym. Dzisiaj wszystko po 20 zł. Jeżeli ktoś jest tutaj po raz pierwszy, bardzo serdecznie zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do zaglądania na mój Instagram, na Vinted oczywiście, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Dobra, wszystkie rzeczy standardowo będą na Vinted wystawione. Dziewczyny, zacznę od bluzki, którą mam na sobie. Dzisiaj akurat wyjątkowo to, co mam na sobie, w czym nagrywam, nie jest na sprzedaż. Bluzka jest prezentem. Prezentem od jednej z moich obserwatorek. Bardzo, 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 bardzo za tę bluzkę dziękuję. Dostałam jeszcze dwie piękne rzeczy, które Wam zaprezentuję w kolejnych filmach. No i to było ze względu na to, że po prostu też daję różne prezenty, jak ode mnie coś kupujecie na Vinted. I robię to naprawdę, dziewczyny, bezinteresownie, więc dzielę się z Wami moimi rzeczami tak z serca i zostało to po prostu jakby docenione, może też dobro wraca. O, na takiej zasadzie jestem bardzo wdzięczna, bardzo dziękuję i ściskam z całego serca. Dobra, dziewczyny, zaczynamy, więc dzisiaj po 20 zł, wszystko poukładane standardowo i lecimy. Pierwsza rzecz to jest koszula, która ma wstawki z takiej ekoskóry, jest to krata, mamy tutaj kwiaty, dużo rzeczy się dzieje, moja stylizacja z zebrowymi leginsami albo spodniami, z tego co pamiętam, tak? To były z zebrą, zestawiłam chyba tak. Także okej, okay, na pewno Wy też będziecie wiedziały, z czym to fajnie zestawić. Także taka koszula, która jest w dodatku koszulą taką mgiełkową. Dobra, a jeszcze coś miałam powiedzieć. Dziewczyny, ogólnie bluzkę jeszcze pokażę Wam w kolejnym filmie, w kolejnych filmach w innej odsłonie, bo ma ona ogromny potencjał, jest przepiękna, także na pewno jeszcze ją zobaczycie. Kolejna rzecz to jest Warehouse i to jest taki żakiet, znaczy taki blazer jakby, który jest dosyć ciepły. Z tyłu tak się prezentuje, jest to taki kolor jakby szary, ale też jest tutaj taka błyszcząca nitka. Jest to rozmiar 8, z tego co tutaj widziałam. Ja zestawiałam go sobie do moich wężowych kozaków, taka jedna stylizacja. Także jeżeli ktoś potrzebuje tak sobie coś zarzucić, to jest bardzo takie eleganckie, zamiast na przykład żakietu, bo to jest taki swetrożakiet, ja bym to nazwała. Teraz, dziewczyny, trochę spodenek krótkich, bo można je nosić na przykład też do rajstop, marka Misguided, rozmiar 34, takie z ekoskóry w stanie idealnym, czarne spodenki, które mają na sobie taki, znaczy jest tutaj wzór takiego jakby krokodyla, coś takiego. Oczywiście wszystkie rzeczy, dziewczyny, będą opisane na Vinted, czytajcie dobrze opisy, standardowa moja taka informacja. Rozmiar 36 H&M. Spodenki z takimi ozdobami, z takimi frędzelkami, z wysokim stanem. Można je nosić teraz, można poczekać do wiosny, do lata, jak tam uważacie. Kolejna rzecz to jest sweterek, zostawiłam sobie wersję brązową. To jest rozmiar S, on był nowy z metką, jest w stanie idealnym, Marks & Spencer. Fajny kolor, którego też chyba nie da się za bardzo pokazać, robiąc zdjęcie, także dziewczyny, możecie mi wierzyć na słowo, bardzo ładnie jest uszyty, on ma takie pęteleczki, jakby coś takiego, jest taki puchaty, misiowy, bardzo ładny. Odcień naprawdę też taki śliczny. Teraz sweterek taki szary w ptaszki. Miałam robić z niego projekt, miałam te ptaszki wycinać, ale też ktoś powiedział, że mu się ten sweterek podoba, więc szkoda niszczyć. To znaczy, wiecie, on nie byłby zniszczony, bo ja bym go przetworzyła, jeżeli go nie kupi, to oczywiście tak się stanie, ale dobra, najpierw może ktoś akurat będzie takiego sweterka potrzebował, on jest w rozmiarze M albo L, więc wszystkie dokładne wymiary poznacie w opisie na Vinted. Kolejne spodenki, takie jakby satynowe, też się komuś podobały kiedyś tam, w rozmiarze 36, takie czerwone. Jak robię te filmy, słuchajcie, dziewczyny, takie te wyprzedaże, o które Wy mnie prosiłyście teraz, to po prostu wolę tych rzeczy więcej niż tak mówię, cały czas to nagrywać, bo kompletnie nie mam czasu teraz na te wyprzedaże. Także tak wyjątkowo je teraz, słuchajcie, naprawdę nagrałam. Okej, okay, więc spodenki z takim wysokim stanem, specjalnie dla Was, żebyście były zadowolone. Komplet dresowy, to są takie moje dresy vintage, które są fajne. Można je teraz fajnie nosić, one są na takiej podszewce, jak się nie sprzedadzą, to pokażę Wam z nimi jeszcze bardzo fajną stylizację. Spodnie, rozmiar S, ale to jest taka S-ka z dawnych lat, więc są duże. Można sobie je zwęzić, będą też dobre dla osób, które noszą rozmiar M i L. Także są takie bardzo uniwersalne. Na dole mamy zamki, można to wszystko sobie porozpinać. Ski róż, słuchajcie. I do tego jest bluza.
taka rozpinana. Ja po prostu sobie tego nie wyobrażam oddzielnie nosić. Ja miałam z tym bardzo takie odjechane stylizacje. Ona też jest w rozmiarze S. Ja to kupiłam jako komplet i to jest po prostu komplet. Bawełniana jest ta podszewka. Słuchajcie, jest w stanie naprawdę idealnym, jak na taki stary dres. To jest to mega. Widziałam gdzieś u projektantów takie dresy za kilka tysięcy, bo naprawdę to wszystko wraca. Kolejna rzecz to jest sweter kobaltowy, taki trochę może krótszy. Tu taki drobniejszy splot, tu takie a la warkocze, powiedzmy. Nie ma metki z rozmiarem, bo już pamiętam, go wystawiałam. I tak właśnie się on prezentuje, ale ma bardzo ładny kolor. Teraz dziewczyny body. No i body nie będą na mnie na pewno pokazane, bo są na mnie za duże. Byłaby to po prostu antyreklama. Pretty Little Thing, rozmiar 46. Koronkowe body, które tutaj nie prześwituje. Fajnie sobie jesienią body nosić, bo jest cieplej po plecach, wszystko jest wpuszczone, nic tam nie wyłazi. Ja na przykład body preferuję teraz bardzo, kiedyś nie lubiłam, tak jak kombinezonów, to się wszystko zmienia, więc tatara też kiedyś nie lubiłam, teraz uwielbiam. Wszystko się zmienia, dziewczyny. Dobra, więc bodziaki, nie? Kolejna rzecz to jest koszula. Naprawdę bardzo, bardzo ładna, dopracowana pod każdym względem. Śliczne guziki, śliczne mankiety. Też Wam się podoba, to jest taki bladoróżowy kolor. Przód jest bardzo ciekawy. Oczywiście Joanna wszystko chaotycznie pokazuje. Mam nadzieję, że coś tam Albert Wam wyświetla, jeżeli chodzi o stylizację na mnie. Jeżeli nie, to wszystko na Vinted zobaczycie. Dobra, dziewczyny, o, coś takiego. Teraz chyba tydzień temu na Vinted była darmowa wysyłka. Czy tam za złotówkę było, coś takiego, jakaś akcja chyba taka promocyjna, fajna sprawa, bo te wysyłki ogólnie, no to takie są dosyć drogie, no ale dziewczyny też poszłam na poczcie jest jeszcze drożej. Wysłałam dosłownie znajomej 3 rzeczy i zapłaciłam 27 zł za to, więc, a już nie wspomnę, jak list wysyłam za 9 czy 10 zł, no bo po prostu wszystko kosztuje. Tanio już było, słuchajcie, taka jest prawda. Misguided, rozmiar 34, regulowane ramionczka. Taka sukienka, kolor taki brązowo-beżowy, coś takiego, trochę może szary. Także tutaj tak się prezentuje z przodu, coś takiego. Można pod marynarki założyć, będzie fajnie wyglądało, wyglądała ta sukienka. Teraz cekinowa bluzka, która ma bardzo taki specyficzny kolor, to w środku jest takie bordo, na zewnątrz też, ale gdzieś te cekiny mienią się też na złoto, na szaro, także jest taka kolorowa, można powiedzieć, ale bardzo fajna, fajnie światło odbija, taka dosyć przyjemna. Teraz bluzka taka i tutaj jest zapinana po pierwsze na zamek, właśnie dobrze, że to tak, zobaczcie, jest taki długi zamek, z przodu jest wiązanie, jak się nie podoba, można odciąć. Rękawy takie trochę falbaniaste. Bardzo fajna. Rozmiar L. Teraz sukienka, która jest ze mną bardzo, bardzo długo. To jest z tych takich bandażowych. Ona jest dosłownie jak Herf Ledger, ta marka. Naprawdę jest bardzo porządna. To jest S-ka, taka XS na S. Ona delikatnie się rozciąga bardziej na ramionach niż tutaj, wiecie, tutaj. Dosyć krótka, ale też jest bardzo fajna, taka typowo letnia, natomiast teraz, no nie wiem, można do jakichś cienkich rajstop, jak tam dziewczyny uważacie. Kolejna rzecz to jest też sukienka z takiej ekoskóry w stanie idealnym, nie założę jej ani razu, słuchajcie. Tej akurat, przyznam się, bez bicia nie założę ani razu. Rzadko kiedy mam takie rzeczy, mimo że mam tych rzeczy mnóstwo, że czegoś tak naprawdę nie założę, bo zawsze coś przymierzam, zakładam i tak dalej, więc ona jest bardzo fajna. Kupiłam taką samą mojej Natalce, bo były wtedy dwie. Rozmiaru nie ma. Jest to sukienka, którą jak najbardziej można nosić teraz na koszulę. Naprawdę te sztuczne materiały takie, one grzeją. Latem nie polecam, bo można się w niej na pewno spocić, uparzyć i tak dalej, ale teraz to ona będzie taką funkcję w sumie grzewczą pełniła. Także coś takiego. Spodenki w kratę River Island, rozmiar 6. Takie. Mi się tak, przyznam szczerze, nie chciało chować tych letnich rzeczy i tak po prostu kilka tutaj przemyciłam. Te spodenki są bardzo fajne, też można je teraz nosić sobie do rajstop. Dziewczyny, wiecie same, jak to wystylizować, można się zainspirować. Także coś takiego, albo można po prostu poczekać do cieplejszego okresu. Teraz mamy sukienkę taką, panterę, która ma też takie rękawki, można je odciąć, jak się nie podobają, taka widzicie, gumowana, jest też na takich gumkach chyba też trochę, nie, trochę jest tak pomarszczona jakby, ale jest dosyć krótka, więc coś takiego na podszewce, ona nie prześwituje,
bluzka, która ma bardzo ogromny potencjał, można nosić ją na odzieży wierzchniej. Też polecam takie zabiegi, bo fajnie wygląda to wszystko. To jest taka siatka leśna. Fajna, po prostu taka siatka. I tu też taka siatka, więc dziewczyny, coś takiego. Ona jest taka większa, będzie dobra dla każdego. Teraz taki kardigan, bardzo ładny. Taki sweterek, on był zwężany, więc jest chudziutki. Tutaj z tej strony tak wygląda. Bardzo ładna kolorystyka, jest wypielęgnowany, wypachniony. Spodnie jeansowe. I mówię Wam od razu, że nie chodzę. Po prostu nie chodzę, nigdy już chyba nie kupię. No, może nie nigdy. Bo potem ktoś kiedyś mi za jakiś czas powie, o, mówiła, że nigdy nie założy, nie kupi czarnych rurek. A patrzcie, jak ona kłamie. Także dziewczyny, no dobra, no, póki co nie noszę, tak? Rozmiar S. Mega gumowane, mega wysoki stan, w stanie idealnym, bardzo fajne dżinsy, jeżeli chodzi o po prostu krój spodni, o tak powiem, bo nic specjalnego, jeżeli chodzi o kolor i tak dalej, no zwykłe czarne rurki po prostu, jeżeli któraś z Was potrzebuje, te są mega wygodne i na pewno będziecie zadowolone. Ja nie noszę i dlatego już nie chcę. W tych pojechałam ostatnio do miasta, w tych moich ponacinańcach, rozmiar 34, też bardzo wygodne. Z tyłu tak się prezentują, ale tak jak mam, miałabym być szczera, żeby miała więcej w nich chodzić, to jakoś tak nie potrzebuję, bo mam, bardziej preferuję teraz takie spodnie z szerokimi nogawkami. No wiecie, u mnie się to cały czas wszystko, o, tak o. Dobra. A propos, spodnie z szerokimi nogawkami, to takie białe, słuchajcie, mam, buchu. Sztuczne trochę, ale fajne, no. One raczej prześwitują trochę, wiecie, trzeba jakąś taką fajniejszą bieliznę pod nie założyć, niekoniecznie jakieś takie gacie wycięte, tylko takie brazyliany bardziej może, w kolorze ciała, wtedy takie stwierdzam, że najlepiej wyglądają, lub też z tyłu coś wypuścić dłuższego, zobaczcie, takie nogawki szersze, no nie wszystkim się będą podobały, ale są specyficzne, też miałam kolekcję tych spodni, no ale jakoś tam się przydają. Dobra, teraz te spodnie, takie. One też są w stanie idealnym, wzór taki wężowy, bordowy, coś takiego, marka Next, rozmiar 34, z wysokim stanem. Teraz taki trochę dziwadło, ale uwielbiam tą rzecz, słuchajcie, ona jest śliczna, mnie się osobiście podoba. Pewnie ze mną zostanie, nie wiem, czy ktoś jest też takim zwolennikiem takich dziwadeł tutaj, ale zobaczcie. Ona ma na powierzchni takie przylepiane jakby cekiny, nie cekiny, tylko takie ozdoby złote, ma bardzo trudny kolor, to już mówię od razu, więc jest bardzo trudna do wystylizowania, też jeżeli komuś się ona spodoba i ją kupi ten ktoś, to bardzo proszę o stylizację. Naprawdę jestem bardzo ciekawa, z czym byście ją zestawiły, bo jest i taka dłuższa, to jest taki welurek, to naprawdę trudny kolor, dziewczyny. Ale ogólnie takie trudne rzeczy są fajne pod tym względem, że można z nimi nietypowe stylizacje stworzyć i wyglądamy inaczej. I ostatnia rzecz na dzisiaj to jest bluza. Taka z kwiatkiem, no za dużo mi się tych bluz zrobiło, słuchajcie, nie masz takiej pogody, żeby tak codziennie latać na plac zabaw i tego czasu też tak nie ma. Nawet Franiu nie chce za bardzo, więc przed domem tutaj sobie mamy swój taki plac zabaw i na ten plac zabaw chodzimy, a to już tam pies to drapał, w czym ja idę. Także dziewczyny, bluza z kapturem, naprawdę za dużo mi się już tych bluz narobiło, chyba że znajdę jakieś fenomenalne jeszcze kolejne, które mnie zainspirują, to oczywiście, że sobie kupię. No. To jest w rozmiarze L, nie wiem, czy tu jest na Primark, to jest dziewczyny. Także o, coś takiego. Ogólnie bardzo fajny kolor, ale też dosyć trudny. No, także tak to podsumowałam. Dobra dziewczyny, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Zachęcam wszystkich do subskrybowania mojego kanału. Klikajcie też w dzwoneczek, dzięki czemu będziecie na bieżąco ze wszystkimi nowościami, które się tutaj pojawiają. Zachęcam również do śledzenia mojego Instagrama Vinted, do których linki znajdziecie w opisie filmu na dole. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie.